Witam. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować indykator, sygnalizator gamma IRG01A. Jak można zaobserwować, mamy do niego pudełko oryginalne i praktycznie niezniszczone, a sam sprzęt wygląda w ten sposób. Jest praktycznie czarny. Jeżeli miałbym porównywać do wielkości, no to jest dwa razy cieńszy niż Polaron, niż Hupra i minimalnie od niego mniejszy. Natomiast, jak widać lub nie widać, nie mamy tutaj w ogóle wyświetlacza. Jest tylko głośniczek, lampka, pokrętło do zmiany ustawień i taka zapinka, żeby zapasek lub do koszuli sobie przypiąć. Tutaj mamy na baterię slot. Są to zasilane dwie baterie AA, duże paluszki. No i teraz jak działa samo urządzenie. Przekręcamy pokrętełkiem. Nie wiem, czy tu będzie widać. Pierwsze to jest atka, czyli wyłączony. Drugie to jest poisk, czyli takie poszukiwanie. Działa to na tej zasadzie, że wszystko po prostu, co wleci do tuby, która jest tutaj, zostanie zarejestrowane jako dźwięk i jako piknięcie. Dźwięk, piknięcie i jako mrugnięcie lampeczki. Drugi izmier, no to jest taki pomiar. I tutaj mamy całą instrukcję obsługi, jak to działa. Jedno piknięcie, 1/10 mikrosiwerta, 4/0,3 i tutaj dalej widać, jak to działa. Następne 3 to są alarmy. Jeżeli osiągnie 0,6, następnie 1 mikrosiwert i 2 mikrosiwerty, będziemy mieli alarm ciągły. I zaraz to postaramy się zobaczyć. Na razie zobaczymy, jak wygląda sam pomiar. Ogólnie mierzy to samą twardą gammę, czyli na przykład szkło uranowe, no nie daje nic. Ceramika powinna coś trochę podnieść, jednak gammy ma niewiele. No słyszymy, wzmocnione. Czyli oczywiście możemy sprawdzić sam uran. Lub na przykład zegarek z farbą radową. Tudzież kompas Adrianowa. No i sprawdźmy jeszcze, jak działają te... tu mamy pomiar. Widać, że ilość zliczeń znacznie spadła na tym podzakresie. No i teraz alarmy. Wszystkie alarmy działają. Ogólnie sprawdzałem, jak to działa, porównując sobie w odległości z wynikami z licznika Terra P. No i praktycznie odległość, na którym Terra zarejestrowała 0,6, 1,2 i 2,4 mikrosiwerta, to praktycznie w tych samych obszarach zaczął działać indykator. No z tym, że potrzebował 2 lub 3 razy więcej czasu niż sama Terra. Sprzęt, jak widać, stary, mocno prymitywny, no ale dzięki temu też nie ma co się w nim za bardzo zepsuć. Jest to taki sprzęcik, myślę, budżetowy, warty góra 200 zł, 150. Mieści się w ręku, w kieszeni, docelowo do paska. Myślę, że dla poszukiwaczy uranu na Śląsku, ewentualnie gdzieś jakiś hotspotów w Czarnobylu, bardzo dobrze się nadaje, zwłaszcza że można to wykorzystać głównie do tego. Dajcie znać w komentarzach, czy tego typu sprzęt byłby ciekawy dla Was,
Jakby na przykład teraz miały być produkowane takie? Czy byście kupili? Za ile? I co uważacie o takim sprzęcie? W sumie jest to bardziej ciekawostka niż użyteczny gadżet w kolekcji. Ale myślę, że pokazania warty, zwłaszcza, że jeszcze żadnych takich sygnalizatorów ani indykatorów na tym kanale nie było. Także dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.